Wszystkie weekendy końca sierpnia i początku września upłyną mieszkańcom powiatu na celebrowaniu Święta Plonów. Cel tego typowo rolniczego święta, dla co po niektórych, szczególnie reprezentantów młodego pokolenia, nie jest już taki oczywisty, co nie zmienia faktu, że dożynki są doskonałą okazją do tego, żeby wspólnie poimprezować. Mimo że w naszym powiecie aż połowa mieszkańców mieszka na wsiach, to prawdziwych rolników jest już jak na lekarstwo. Leżące ugorem pola powoli nikogo nie dziwią. Ponoć się nie opłaca. A kombajn pracujący na polu to już prawdziwe zjawisko. A i wiedza o wsi wśród współczesnych mieszczuchów kurczy się z pokolenia na pokolenie. Krąży nawet anegdota, że współczesne mamy zabierają swoje dzieci na wieś, żeby pokazać im, jak wygląda zwierzę, które daje mleko. Jak już ktoś zapomniał, jak wygląda krowa, albo zwyczajnie nie miał okazji się z nią spotkać oko w oko, to przypominamy, że krowa wygląda tak. A tak wyglądają kury, które znoszą jajka. Gdzieniegdzie można spotkać też barany. Dla przypomnienia hoduje się je m.in. dla wełny. Jak ktoś chce zobaczyć konia, to niestety musi jechać na krakowski rynek. Żeby przybliżyć Wam, o co chodzi w żniwach, których koniec jest w zasadzie powodem do zorganizowania dożynek, wybraliśmy się razem z kamerą do Zimnodołu, gdzie jest jedno z największych gospodarstw w powiecie. Chcieliśmy podpatrzeć, jak wygląda praca rolnika w XXI wieku. Osoby spodziewające się scen z rejmontowskich chłopów rodem raczej się zdziwią. Jeżeli chodzi o pracę na roli, my z bratem traktujemy absurd, ale my z bratem traktujemy to jako... Dla nas samych agroturystykę, odpoczywamy. Generalnie okrągły rok pracujemy głową. Tutaj się napracujemy ciężko fizycznie, rzeczywiście to obciążenie fizyczne jest mocne, ale głowa odpoczywa i wbrew pozorom, mimo tej ciężkiej pracy, tych nakładów, które tutaj wnosimy fizycznych, czujemy się paradoksalnie zrelaksowani po takim kilkudniowym maratonie pracy. Nie ma się co dziwić, że takie żniwa można zaliczyć do formy odpoczynku, bo bracia Paweł i Jacek Piasny postawili na nowoczesne maszyny. Pszenicę, rzepak i siano z 80 hektarów pola po krótkim czasie skosi taka oto maszyna, której nie powstydziłby się żaden rolnik. Dzisiaj zbieramy pszenicę. Państwo mieliście okazję uczestniczyć w tych zbiorach. Pszenica jara, niskopienna. Pogoda jest idealna do zbiorów. Co więcej można powiedzieć? Szkoda tylko, że ten rok jest marny, jeżeli chodzi o plony. Tendencja ogólnoeuropejska, można powiedzieć. Jednak wiosna zrobiła swoje, mokra, późna wiosna, zimna wiosna. Na rzepaku na przykład mamy w tym roku plony o 40–45% mniejsze jak w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o pszenicę, to też jest poziom niższy, około 30%. Już teraz możemy powiedzieć, że około 30%. Także jesienią spodziewamy się dużych podwyżek cen chleba. Kombajn John Deere to cacko, w którym chociaż przez moment chciałby usiąść każdy mężczyzna interesujący się motoryzacją. Kabina wyposażona jest we wszystkie możliwe wskaźniki i automaty, które pracę rolnika naprawdę zmieniają w przyjemność. W środku nie słychać hałasu i nie dostają się też żadne pyły. Wystarczy nacisnąć kilka guzików, a kombajn sam zrobi już swoje. Rolnik ma go tylko prowadzić tam, gdzie chce. Chociaż po wprowadzeniu współrzędnych pola w GPS nawet i ta czynność jest już zbędna. Jako ciekawostkę wspomnimy tylko, że kombajn pali prawie 50 litrów ropy na godzinę, podczas której może skosić nawet 3 hektary. Zatem zebranie ziarna pszenicy z 30-hektarowego pola jest możliwe do zrobienia w maksymalnie 1,5 dnia. A proces żniwny w przypadku tej maszyny wygląda tak. Urządzenie, które się nazywa motowidło, inaczej naganiacz, kłania kłosy zboża na nóż. Żyletki w sposób naprzemienny koszą zboże. Ślimak wciąga je do środka, a stamtąd wędruje na młocarnię. Młocarnia to jest po prostu taki bęben, który się kręci z prędkością około 950 obrotów na minutę. Uderza w te kłosy, pod spodem jest klepisko. Klepisko to jest takie sito inaczej z twardego materiału. Słoma przechodzi górą, natomiast ziarno i te wszystkie inne plewy spadają w dół. A potem oddzielone i oczyszczone ziarno trafia do zbiornika. Kiedy zapali się kontrolka informująca o zapełnieniu zbiornika, przez specjalną rurę ziarno przenoszone jest na przyczepę ciągnika. Z ciągnika ziarno trafia do specjalnego pojemnika, z którego dmuchawa ssąco tłocząca zabiera je rurą do silosa. A z silosa do piekarni na bułeczki, tak jak mówiliśmy, ciepłe drożdżówki, które lubimy wszyscy. A po skończonej robocie oczywiście na dożynki. Te w Osieku już 5 września. Emilia Kotniec, Górka, Przegląd Olkuski Live.